Wydawać by się mogło, że niewolnictwo to przeszłość, że już nie ma wielkich galer, pod pokładem których są setki niewolników wiezione bezpośrednio na pola plantacji bawełny czy innej kukurydzy. Zmieniła się technika, ale czy zmieniła się forma? Zobaczmy. Jeżeli ktoś twierdzi, że jesteśmy wolnymi ludźmi, w takim razie nie powinno być żadnego przymusu. Powinniśmy móc robić to, na co mamy ochotę. Ale zobaczmy. Rodzimy się już w szpitalu. W szpitalu nie możemy rodzić w domu. Jeżeli chcemy rodzić w domu, to są tu różne obostrzenia. Już w szpitalu jesteśmy zmuszani, a właściwie nasi rodzice, bo my nie mamy nic do powiedzenia poza przeraźliwym krzykiem, że ktoś nas wyciągnął z ciepłego, miłego miejsca. Nasi rodzice już są zmuszeni do zaszczepienia nas, bo jeżeli tego nie zrobią, w przeciwnym wypadku spadną na nich różne sankcje, obostrzenia, a nawet, jak się udawało ostatnimi czasy w mediach słyszeć, próby pozbawienia praw rodzicielskich. No dobrze, urodziliśmy się, zaszczepili nas. Jesteśmy te kilka pierwszych lat z naszymi rodzicami w domu, ale zazwyczaj niezbyt długo, bo już co? System, państwo wyciąga nas do szkoły. Czy sądzicie, że nasi rodzice nie byliby w stanie wychować nas porządnie? Czy nie byliby w stanie zapewnić nam odpowiedniej edukacji? Czy nie nauczyliby nas czytać, pisać, liczyć, robić jakichś innych skomplikowanych rzeczy? Wychodziłoby na to, że nasi rodzice są na tyle głupi, że nie mogliby tego robić. A przecież odebrali to samo wykształcenie, do którego i nas państwo zachęca. Zachęca. Wielkie słowa. Zmusza. Przymusza. Nakazuje. Jak taki rodzic nie pośle dziecka do szkoły? O, to się dopiero zacznie. Kontrole, naloty i znów próba pozbawienia praw rodzicielskich. Ale co tam? Przecież możecie dzieci uczyć w domu. Oczywiście. Z programem nauczania, jakie wymyśliło dla was państwo. Cykliczne stawianie się na egzaminy przez takie dziecko. Sprawdzanie, czy nauczyło się tego, co jakiś tam urzędnik lub ich grupa wymyśliła sobie w zaciszu gabinetu. I już następny przymus, już następny nakaz. Rok, dwa, trzy, sześć, dziewięć, teraz już osiem. A potem co? No to może jakaś szkoła średnia. No przecież zawodówki są fopa. B. Do zawodówki chodzą tylko matoły. Tak, tylko że ci, te tak zwane matoły, jak ich nazywają ci niby dobrze wykształceni w swoim zawodzie, czy pracując w kraju, czy wyjeżdżając za granicę, zarabiają naprawdę dobre pieniądze. Więcej od tych ludzi, którzy poszli do szkół średnich, skończyli studia, mają te magistry, inżyniery, te ich szkółki. I co im po tym? Chodzą od urzędu do urzędu, szukają pracy. Najpewniejsza praca w urzędzie. Wiadomo, państwo powiększa swoje stanowiska, swoich wyborców. Im ma więcej pracowników, tym więcej ludzi będzie na nich głosować. Państwo. Współczesny, jakby to powiedzieć, aparat przymusu. Kiedyś był król, miał swoje wojsko, najeżdżał państwo jedno, drugie, trzecie. Wybijał ludzi, porywał, zamykał pod pokład, do kopalni. Ale dzisiaj nie. Dzisiaj możemy robić, co chcemy. Nie musimy posyłać naszych dzieci przecież do szkoły. Ale jeśli już to dziecko skończy tę szkołę z super wynikami, zacznie się następny problem. Co robić dalej? Przez ostatnie 10-15 lat w murach szkoły, tylko tam nic się nie nauczyło za dobrego. Czy to dziecko, taki ty czy ja, posiedliśmy odpowiednie umiejętności, które w życiu będą nam przydatne? Nie jestem do tego przekonany.
No dobrze, poszedł taki ktoś do pracy. Znalazł świetną pracę, zarabia te kilka, kilkanaście tysięcy. Co dalej? Mieszkanie? Dom? Samochód? Oczywiście. Dajemy. Na kredyt. Jak najbardziej. Na ile lat? 30? I czemu by nie? Tuż przed emeryturą akurat nie spłacisz. Jak dożyjesz? Jeśli tempo, które sobie narzuciłeś, by zdobywać te pieniądze, nie wykończy cię. No właśnie, i rok za rokiem płacimy, kupujemy, wydajemy. Czy te rzeczy są nam potrzebne? Nie wiem. Sam sobie odpowiedz na to. Otaczamy się pięknymi rzeczami. Potrzebnymi i niepotrzebnymi. Tymi, które nam ktoś powiedział, że nam się przydadzą, że będą dla nas odpowiednie. Ale one się zużywają, psują i wyrzucamy. Oczywiście, jak wyrzuciliśmy to co? Musimy kupić następne. I tak w kółko, w kółko, w kółko. Rzecz za rzeczą. Kredyt za kredytem. Od wycieczki do wycieczki. Aż tu nagle pojawiają się pierwsze choroby. I to nie, gdy przejdziemy na tą, jakby to powiedzieć, upragnioną, wymarzoną emeryturę, na którą oczywiście odkładaliśmy całe życie. No nie my, bo my płaciliśmy na tych, którzy są teraz na emeryturze. A jeśli my przejdziemy na tą upragnioną emeryturę, to ktoś powinien, ale czy będzie płacić na naszą? Importujemy sobie ludzi z zagranicy, sami wyjeżdżamy za granicę, nasze miejsce zastępują ludzie ze wschodu, z południa. Oni na pewno będą chcieli pracować na nasze emerytury. No ale dobrze, osiągnęliśmy wiek emerytalny, mamy tę swoją upragnioną emeryturę. To zobaczmy, na co dzisiejsi emeryci wydają swoje emerytury. Na leki. Ale po co te leki? Dawniej nie było leków. 200 lat temu, 300, 500. I niech mi nikt nie mówi, że wtedy było krótsze życie, że ludzie nie dożywali 60 lat. Przeglądnijmy sobie stare wpisy, stare kroniki. Zobaczmy, jaka była długość życia. Faktyczna, nie szacowana. I wtedy dowiemy się, że ludzie żyli. Żyli dość długo. W zdrowiu. Jedni w zdrowiu, inni w niezdrowiu. W zależności, jaki prowadzili tryb życia. Ale tryb życia, który my dzisiaj prowadzimy, nie wiem, czy doprowadzi nas do szczęśliwej, zdrowej emerytury. Gdy już do tej emerytury doczekamy, będziemy mieli spłacone wszystko. Miejmy nadzieję, bo jeżeli nie zdążymy, to bank już się postara, by upłynnić naszą nieruchomość. Latka lekko za rokiem, rok za rokiem patrzymy wstecz, czy udało nam się zrobić to, co chcieliśmy, czy zrobiliśmy po prostu to, co ktoś nam kazał, co chciałbyśmy zrobili, by przyniosło mu to korzyść. Ale nadchodzi taki dzień, w którym umieramy. I wszystko zaczyna się od początku. Nasze dzieci robią to samo, co my, ich dzieci robią to samo, co nasze dzieci i tak wszystko kręci się w koło. Ale czy musi tak być? Ja nie jestem co do tego przekonany. Dlatego postanowiłem iść swoją drogą i myślę, że wielu osobom, które oglądają ten film, ta droga również się spodoba. Ale co to za droga i jak możecie również ją wykorzystać, o tym w następnym filmie. Cześć!